Dzień dobry! Czy z punktu widzenia fotografa rozmiar matryc w aparacie ma znaczenie? Czy warto wybrać aparat z większą matrycą, czy zdecydować się na model z matrycą o mniejszych rozmiarach? Mnóstwo osób poszukujących aparatu nie potrafi wybrać pomiędzy modelami z matrycą o dużych rozmiarach, np. zwanych pełną klatką, a aparatem z matrycą mniejszą, np. o połowę, zwaną matrycą APSC lub jeszcze mniejszą systemu Micro 4 4.3. Kiedy rozmiar matrycy ma znaczenie? W jakich sytuacjach sprawdzi się matryca o dużych rozmiarach? A kiedy warto sięgnąć po aparat z mniejszym rozmiarem matrycy? Warto zacząć od podstawowej informacji dotyczącej, jakiej wielkości matrycę możemy spotkać w aparatach cyfrowych. Na rynku są dostępne modele aparatów o bardzo różnych wielkościach matryc. Nie mamy wyboru między wersją A i B. Zauważ, że można zdecydować się na przykład na aparat tzw. średnioformatowy z matrycą o wymiarach około 44 mm na 33 mm. Jest to o 1.7 większy rozmiar niż tak pełnej klatki, popularnej wielkości matrycy o wymiarach 36 na 24 mm. Mniejszym rozmiarem charakteryzują się tak zwane matryce aps czyli około 24 na 16 mm. A potem jadąc w dół mamy matrycę mikro 4,3, czyli wymiary 17,3 mm na 13 mm. A tu już jest na przykład dwa razy mniej niż tak zwana pełna klatka. W kompaktach i telefonach komórkowych instalowane są matryce o jeszcze mniejszych rozmiarach. Zatem na pytanie, czym się różnią poszczególne matryce, odpowiadamy jednoznacznie. Po pierwsze, powierzchnią, i z tego wynikają w zasadzie wszystkie inne następstwa. Upraszczając im matryca jest większa, tym może być większa wielkość piksela odpowiedzialnego za przechwytywanie światła. Większa matryca pozwala na ogół uzyskać lepszą jakość obrazu, ponieważ po prostu piksele na matrycy mają większy rozmiar. Na każdy z nich pada więcej światła. Matryce o większych rozmiarach generują z reguły mniej niepożądanych. Artefaktów również dlatego, że wolnie się nagrzewają, ten fakt może w znaczący sposób wpływać na jakość obrazu. Po pierwsze, aparaty z większymi matrycami z reguły radzą sobie lepiej przy fotografowaniu z wysokimi ISO oraz lepiej rejestrują obrazy o większej rozpiętości tonalnej. Zapewnia to dużą szczegółowość zdjęć. Rzecz jasna nie można rozpatrywać jakości zdjęć tylko z punktu widzenia wielkości matrycy. Warto oceniać całość systemu, czyli jakość obiektywów, sprawność oprogramowania aparatu oraz warunków, w jakich powstaje zdjęcie, czy wreszcie umiejętności fotografującego. Kiedy przyglądamy się obrazom powstającym za pomocą aparatów o różnych wielkościach matryc, na ogół. Pierwszą i najbardziej rzucającą się w oczy cechą są mniejsze szumy z matryc o większej wielkości, szczególnie w zdjęciach robionych przy wysokich czołościach. Jest to ważna obserwacja, ale podczas wyboru aparatu trzeba też brać pod uwagę formę i miejsce publikacji zdjęcia. Jeśli publikuje się zdjęcie wyłącznie w sieci, w internecie. Tamte różnice będą nie tak mocno widoczne, ponieważ w tym medium dominują zdjęcia mocno pomniejszone i dodatkowo skompresowane, czyli o pogorszonej jakości. Kiedy z plików cyfrowych robione są bardzo duże odbitki lub zdjęcia są drukowane w wysokiej jakości w czasopismach albo w świetnej jakości w dużych fotoksiążkach, to wówczas można lepiej dostrzec różnice w jakości zdjęć pochodzących z matryc o różnych wielkościach. Chociaż i tutaj wielkość matrycy nie jest jedynym kryterium, czy zdjęcie jest lepsze czy gorsze pod względem technicznym. Jest jednak spory plusik. Z ujęcia pochodzącego z dużej matrycy można z łatwością dokadrować potrzebny nam fragment bez obawy o dużą utratę jakości zdjęcia. Natomiast z mniejszej będą już z tym spore kłopoty, ponieważ mały wycinek z małej matrycy będzie nadawał się często do pokazania jedynie jako maleńka odwitka. Tu też warto zauważyć, czy porównujemy aparaty z tej samej epoki fotografii cyfrowej i podobnej technologii produkcji matryc, bowiem fotografia cyfrowa rozwija się bardzo szybko i bywa, że jako nowe w sklepach fotograficznych możemy kupić modele aparatów opracowane przed wieloma, wieloma latami. Te zaś mogą generować obrazy o niezbyt wysokiej jakości. Wprawdzie na przykład aktualizacja oprogramowania w aparacie mogłaby pomóc i tak nawiasem mówiąc zadbaj o to, by mieć aktualne oprogramowanie w Twoim aparacie. Ale koncerny bardzo często wolą sprzedawać nowe aparaty niż usprawniać stare modele. Przy użyciu aparatu z większą matrycą łatwiej też zrobić zdjęcia z mniejszą głębią ostrości, czyli trochę łatwiej pokazać jest rozmyte tło po prostu pełna klatka czy też matryca większa zdecydowanie bardziej pomoże zrobić plastyczne zdjęcia o niewielkiej głębi ostrości. Przy czym sam rozmiar matrycy nie wpływa wprawdzie bezpośrednio i znacząco na głębi ostrości, chodzi raczej o parametry obiektywów i technikę fotografowania. Niemniej pozwala ją uzyskać z obiektywem o nieco gorszych parametrach. Żeby na matryce APS-C zrobić zdjęcie o podobnej ostrości jak na pełnej klatce, potrzebny jest obiektyw o jasności większej o co najmniej jeden stopień. Czyli im matryca w aparacie jest większa, to może wpadać na nią więcej światła, a więc zapewnia lepszą jakość zdjęć w słabym oświetleniu. Jednak aparaty z dużymi matrycami są także większe, cięższe, także większe gabaryty mają dedykowane do nich obiektywy. Opowiadam o w kilku różnicach, ale można tych różnic prawie nie zauważyć, o ile nie robimy tego z obrazami o dużej wielkości rozdzielczości. Gdybyśmy ułożyli obok siebie kilka zdjęć, powiedzmy, formatu A4, wykonanych w tych samych warunkach aparatami o różnych wielkościach matryc, ale z podobnej jakości optyką przy podobnym świetle, bardzo mało osób dostrzegłoby różnicę. Aparaty z mniejszymi matrycami niż tak zwana pełna klatka lub aparaty z jeszcze większymi powierzchniami matryc, mają jednak swoje zalety. O podobnej jakości obrazu w stosunku do aparatu z większymi matrycami już wspomniałem, ale mają one często niższą cenę oraz mniejsze rozmiary i wagę. Często potrzebujemy zdjęć o większej głębi ostrości i tutaj także świetnie spiszą się aparaty z mniejszymi matrycami. Warto przypomnieć, że mniejsze matryce rejestrują obraz na mniejszej powierzchni, a zatem rejestrowany jest odpowiednio mniejszy wycinek obrazu rzutowany przez obiektyw. O tym opowiadam w tym filmie. Chodzi o krop lub tzw. mnożnik ogniskowej. Jeśli do mniejszych matryc można podpiąć obiektyw dedykowany, do większej matrycy rejestrowany już jest środek obrazu. Tu zaś parametry obiektywów są lepsze niż po jego brzegach. Czyli w teorii stosując takie obiektywy do małych matryc uzyskamy trochę lepszą jakość obrazu. Ostrość, jakość szczegółów i często brak winietowania tylko że te zyski są niwelowane przez nieco gorszą jakość obrazu z mniejszej matrycy. Za sprawą mnożnika ogniskowej dla aparatów cyfrowych z mniejszymi matrycami można łatwiej odszukać dobry teleobiektyw, który będzie dawał pozorny efekt większego przybliżenia. W matryce APS-C oznacza to przecież, że kąt widzenia teleobiektywu na którym jest wygrawarowana np. ogniskowa 300 mm będzie rejestrował obraz o kącie widzenia odpowiednim dla ogniskowej 450 mm dla matrycy pełnoklatkowej. Będzie to zaletą np. podczas fotografowania ptaków, dzikich zwierząt czy też imprez sportowych. Jeśli fotografujesz często korzystając z wysokich czułości ISO, np. fotografia nocna w pomieszczeniach bez dodatkowych świateł, zależy Ci na łatwym tworzeniu zdjęć z płytką głębi ostrości, kadrów z dużą szczegółowością obrazu oraz nie ma znaczenia waga i gabaryty, lepiej jest sięgnąć po aparat z matrycą pełnoklatkową. Gdy jednak masz nieco ograniczony budżet, bądź chcesz skorzystać z teleobiektywu, czy uprawiasz rodzaje fotografii, w których istotne jest uzyskanie dużej głębi ostrości, wówczas dobrym wyborem będą aparaty z matrycą APS-C i mikro 4.3. Zwróć także uwagę, że rozmiary i ciężary obiektywów dedykowanych do tych matryc są zdecydowanie mniejsze. Pamiętaj też, że duże matryce generują duże pliki i może się okazać, że trzeba będzie przeznaczyć więcej pieniędzy na dyski do archiwizacji zdjęć i być może nowy komputer, za pomocą którego te duże rawy będzie można poddać wywołaniu. Warto także wspomnieć, że wielkość matrycy jest jedynie jednym z kryteriów doborów aparatu. Trzeba zwracać uwagę na inne parametry, które są dla nas istotne podczas wyboru aparatu. W tym filmie opowiadam o tych kryteriach oraz możliwość kupienia do naszego korpusu ciekawych i niezbyt drogich obiektywów. A z tym w poszczególnych systemach bywa bardzo, bardzo różnie. Każda z wielkości matryc w aparatach fotograficznych ma swoje wady i zalety, dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć, jaki rodzaj matrycy najlepiej pasuje do potrzeb i oczekiwań fotografa, czyli nas. Jeśli interesują Cię inne fotograficzne porady, zobacz koniecznie ten film. Pamiętaj o subskrypcji, kciuku i komentarzu pod filmem. Wówczas jeszcze więcej osób zainteresowanych fotografią będzie mogło zobaczyć ten film. Zachęcam Cię do wspierania mojej twórczości poprzez system Patronite albo postawienie mi kawy. Odnośniki znajdują się pod filmem. Wielu udanych kadrów. Pozdrawiam się serdecznie. Cześć.